Sytuacja wewnętrzna, natomiast myśmy się nie doszukali w tej chwili wyraźnego potwierdzenia ze strony pana prezydenta Erdogana, że wszystkie zobowiązania sojusznicze i że stosunki między Ankarą a NATO będą utrzymane na odpowiednim i oczekiwanym poziomie zarówno przez tę organizację, jak i przez Turcję. Także tutaj możemy szukać przyczyn wewnętrznych, natomiast najważniejszy jest ten układ polityczny. I myśląc o Turcji, jeszcze trzeba wspomnieć o stosunku Unii Europejskiej do tego państwa i ostatnie debaty i głosowanie w Parlamencie Europejskim jest, nazwę to, zastanawiające, dlatego że nie ma tych elementów. Kryzys uchodźczy i pewną gratyfikację, mówiąc w cudzysłowie, dla władz tureckich za wstrzymanie sznura i dopływu uchodźców do starego kontynentu, to ten obraz wydaje się w dalszym ciągu jednak być niepokojący. I teraz spytam pana o rzecz może nieco dziwną, bo nawet w czasie kryzysu ekonomicznego no, Unia Europejska była i jest takim tworem mimo wszystko atrakcyjnym dla krajów, które pozostają poza obrębem unijnym i specjalnie nie musi się o to martwić, czy niezależnie od Brexitu będą jeszcze chętni, żeby do tej Unii Europejskiej wstąpić. Zgoda, że na kontynencie już nie zostało wiele sporych krajów, które by mogły do tego aspirować. Ale jak to jest w przypadku NATO? Czy właściwie sojusz jest już całkowicie nasycony i nie ma mowy o nowych członkach? Bo przyznajmy, nawet w przypadku kryzysu, jeśli ktoś chce się przyłączyć do naszego grona, no to jest jakiś taki nowy, świeży impuls. Bardzo ważny również w polityce, także w polityce obronnej. Ewka jest praktyczna i mówi, żeby Mareczkowi ani grosza nie dać na wódkę. Oto pijak, to moherowe, tak samo i talitka. Wszystko są moherowe i wiesz, pogańskie praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Nie żadna rodzina, tylko po prostu pogańskie, święta pogańskie, bo to jest bardzo silne. Jest bardzo silny diabeł pod pretekstem miłości przyzwyczajeń do rodziny. Chce, żeby ludzie przestrzegali nauk świąt pogańskich. Żeby to jest wykonywane w stosunku do Tbilisi, tak zacieśnić sztukę, teatr, kabarety i inne anamasowską skalę przez radio, prasę, telewizję, internet. Zmanipulowani ludzie mają utrudnione poznanie prawdy. Dlatego 25 lat temu zaistniało i rozwija się dzięki łasce Bożej i rozumieniu tej sprawy pracy wielu rodaków. Pragnący zmanipulować, zmienić mentalność, zniszczyć przed tym wiarę i polskiego ducha, przeszkadzają nasze media. Dlatego wiele kłamstw o nas chodzi o te kłamstwa, dlatego od początku posługują się one swych m.in. lewicowych liberalnych mediów wobec nas samą pastycką nie chciały wpuścić do galerii opera, jak potem do Teatru Narodowego. Jest żydowiczka, no, a ostatnio o wygraniu wyborów przez Zjednoczoną Prawicę mówią i piszą, przemówiącemu te słowa i naszemu radiu PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, daje milion. Jest to następne kłamstwo. Radio Maria i inne dzieła przy radiu powstały utrzymują się statków wiernych słuchaczy i telewidzów. Ale jak wygląda na małym przykładzie sprawa środków na utrzymanie tych dzieł w porównaniu z potężnymi finansowo mediami liberalno-lewicowymi? Za około 400 milionów złotych tylko z reklam w 2015 roku wydawanej przez Agorę wśród 11 tytułów Gazetę Wyborczą, Radio Maria i Telewizja Trwam utrzymałoby się przez 10
przyszłości wstąpiła. Tylko za reklamy, nie mówią o sponsorowanych jeszcze programach. Dla TVN-u i razem trzech kanałów TVN-u w jednym miesiącu, październiku 2016 roku, za ponad 412 milionów z tych reklam Radio Maria i Telewizja Trwam utrzymałoby się 10 lat tylko za jeden miesiąc z reklam. Rocznie wpływy z reklam i programów sponsorowanych dla mediów liberalno-lewicowych są wielomiliardowe. Bardzo wiele środków z reklam, może najwięcej, pochodzi w dalszym ciągu ze spółek Skarbu Państwa. Jest to państwo samotnione. Na przykład, nie może liczyć na, jedna ze spółek w ubiegłym roku wydała na reklamy ponad 60 milionów złotych. Telewizja Trwam otrzymała na reklamę od tej spółki 200 tysięcy. Nie znaczy, że nasza telewizja otrzymuje reklamy z wielu spółek czy z innych spółek. Nie jest adekwatne do odparcia. Media liberalno-lewicowe niszczące Kościół i patriotyzm są wspierane przez zorganizowaną lewicę, ale jak widzimy, nie tylko. Również obecnie przez spółki Skarbu Państwa. O co tu chodzi? Się za Europą, to w sposób kochani, dramatyczny, dalej liczymy na kochających Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Polskę, rodzinę Radio Maria, Unii Europejskiej, na słuchaczy Radio Maria, widzów telewizji Trwam. Jesteśmy i bądźmy, jak mamy kamyczek w ręku Dawida naprzeciw uzbrojonego po zęby Goliata. Ale bądźmy w ręku Matki Najświętszej, jej współpracownikami i pomocnikami, także jej dzieł na chwałę Bożą, dla dobra Ojczyzny i zbawienia ludzi. Bóg zapłaci za modlitwę, za współpracę, za systematyczną pomoc. Że pan prezydent Poroszenko nie odbył żadnej podróży europejskiej lub szerszej w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pamiętajmy, że grupa normandzka porozumienia kijowskie i porozumienia mińskie są w zawieszeniu. Są to, budzi to konsternację, natomiast powinno być pewnym zmobilizowaniem się ku temu, żeby na nowo spojrzeć na sprawy ukraińskie, co moim zdaniem pierwszy raz będzie miało miejsce na konferencji bezpieczeństwa w Monachium w pierwszym tygodniu lutego 2017 roku. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowy i ten obraz naszego najbliższego świata w ciągu zbliżających się miesięcy. No i ten 2017 rok pozostaje jednak znakiem zapytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Ostrogo! Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Nie żyje dwóch górników po wstrząsie w kopalni Rudna w Polkowicach. Ciągle poszukiwanych jest 6, z którymi nie ma kontaktu. Podczas wstrząsu około 20 górników doznało obrażeń. Żadnemu z rannych, który wydobyto na powierzchni, nie zagraża niebezpieczeństwo. Ewa Todorow, rzeczniczka szpitala powiatowego w Głogowie, mówiła Polskiemu Radiu 24, że trafiło tam 3 poszkodowanych górników. Pierwszy przywieziony mężczyzna, 29-letni, z urazem
pochodzącym z usłupaszy innego z urazem stopy, przytomny w kontakcie, miał wykonane wszystkie badania diagnostyczne, nie wykazało żadnych zmian. To urazowy, dlatego dwóch pozostałych mężczyzn, 32-letni i 42-letni mężczyzna, te z urazami głowy, przebywają w szpitalnym oddziale ratunkowym dla obserwacji. Nie wykonano pełną diagnostykę, również tomografię komputerową. Stabilny, nie zagraża życiu, korzysta przytomnie w kontakcie. Radni opozycji Prawa i Sprawiedliwości grzmią, że na lotnisku nie dzieje się dobrze,
ale zapowiadają, że wesprą marszałka w walce o pozostawienie milionów na Lubelszczyźnie. Radny Michał Mulawa. Będziemy bronić tego w taki sposób, jak będziemy mogli, że województwo lubelskie nie oddało ani złotówki z dotacji na budowę lotniska w silniku. W tej chwili marszałek Lubelszczyzny czeka na ruch ze strony Ministra Rozwoju. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. A więc wszelkie tak zwane... Pogoda. W ciągu dnia w całej Polsce możliwe opady. Na wschodzie śniegu, na Mazowszu i Górnym Śląsku deszczu ze śniegiem, a poza tym deszczu. Przeważnie będzie od 1 do 3 stopni na plusie, tylko nad samym morzem do 5. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Uraczyła mi książkę, wydaną w 1933 roku. Autorem tej książki, właściwie tomiku poezji, jest Stanisław Jerzyłek, którego 50. rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku. Drugim rocznicą jest znany już Państwu, jeśli ktoś się ten dron zbija się w powietrze. Aktualnie ma czynnik hibrydów zawieszonych i tlenku węgla. Urządzenie bazuje na technikach laserowych, które umożliwia w trybie online pomiar wybranych parametrów niskiej emisji. Za pomocą tego urządzenia robimy to praktycznie w minutę, może nawet krócej. Jest to bezpieczne, szybkie i skuteczne. Chcemy, żeby urządzenie służyło monitoringowi stanu powietrza, tworzeniu map. Wszystko jak taki dron przeleci, ludzie zobaczą, to chyba trochę czasami niejednego przyhamuje od odrzucenia na przykład peta do pieca. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Złotych myśli, nie tylko złotych myśli, sentencji w latach 50. i 60. No ale na szczęście doczekaliśmy się takich czasów, że myśli nieuczesane, staliśmy się uczesane, uładzone, zaprobowane. I on będzie mówić, ale jak mówię, nie tylko. Nie tylko o rocznicy śmierci Leca i nie tylko o jego myślach, ale także o myślach innych wielkich ludzi. Ja poprosiłam moich gości, żeby przygotowali sobie złote myśli, ulubione złote myśli, ulubione sentencje, bo też maksymalne. To ze swojej strony to zrobiłam, więc będziemy się przerzucać. Będzie naprawdę ale nie macie nie wątpliwości, że nic teraz witam, to nie oznacza, czy gości, nic wczoraj nie oznacza nic Anna, dzisiaj. Mało tego, powiem, że to wczorajsze nic, to oznacza bardzo dużo reprint. Trochę może to zagmatwane, ale mówię o czymś bardzo prostym, chociaż nikt do końca nie wie, na czym ma polegać. 33 rok. A chodzi mianowicie o reformę edukacji, o której wczoraj debatowali parlamentarzyści przez 5 godzin. Rząd uparcie powtarza i pani ministra Anna Zalewska, że gimnazja trzeba zlikwidować 1 września przyszłego roku. Swoje projekty, swoje plany na reformę zaprezentowała wreszcie w Sejmie pół roku wcześniej. Wystarczy. Stanisława Jerzego Leca Tomasza. Zabiegał o to, by prezydent ustawę podpisał jeszcze w grudniu. To 500 stron. Czyli, które zmieniają 117 różnych ustaw, ale prezydent szybko czyta 500 stron. O układ graficzny, myślę, że Marię w oczywiście przy okazji prezydenta grafice i doradcy także, co takiego jest w planach reformy Anny Zalewskiej. O tym dzisiaj w pierwszym śniadaniu w toku. Piotr Maciek, witam serdecznie, bardzo Państwa serdecznie witam we wtorek. Przepraszam za odczłonkiwanie, niestety. Konstruktywistycznych form graficznych, wirusu, jeżeli chodzi o nasze książki, wirusu, o polski konstruktywizm. Czekam oczywiście na Państwa, to szkopka przygotowała pan Adam Maciejewskiego, realizuje, ale oczywiście dlatego czekam na Państwa też że pierwsze w toku nie byłoby taki smacz. Czekam na Państwa telefon 22 44 44 044, maile śniadanie@tok.fm, no i oczywiście zachęcam do dyskusji na profilu Radio TOK FM na Facebook. Co Państwo sądzą o tej reformie, czy jest potrzebna, czy nie? Czy gimnazje, Państwa zdaniem, z Waszej perspektywy, sprawdziły się, czy nie? No i chyba to najważniejsze pytanie, czy tak poślub przy jej wprowadzeniu na pewno jej służy? Czekam na Państwa opinie i komentarze, a o tym temacie po godzinie 6.25 będę rozmawiał z panem profesorem Bolesławem Słowskim, członkiem kapitału Rankingu Szkół Wyższych z perspektywy 2005, byłem dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dyrektorem Wojskowej Akademii Technicznej, Polska Akademia Nauk obecnie. Bardzo serdecznie natomiast zapraszam Państwa na tę rozmowę. To po godzinie 6.25. Po godzinie 6.05 natomiast Państwa i moim gościem będzie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Myślę, że ten doktor, którego Państwo dobrze znają z pierwszego śniadania w szkole regularnie, u nas bywa, a porozmawiamy o czymś równie niepokojącym, mianowicie o tym, czy emeryci po
o reformie systemu emerytalnego i obniżeniu wieku emerytalnego nadal będą mogli zarabiać, czy zyskają, czy stracą, czyli o tym, o czym wprost nie mówi się przy okazji rozmowy na ten temat. Pierwsze śniadanie w toku. To pierwsze śniadanie w toku i te najbliższe dwie godziny. Mam nadzieję, że będą Państwo ze mną i że chętnie włączą się w dyskusję, dzwoniąc, pisząc, komentując na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Po pierwszym śniadaniu w toku Olodzie Dukiewicz, pierwszy program gospodarczy, a po 7 poranek, na który zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Piotra Kraśki, który po godzinie 7.20 będzie gościł w Państwa imieniu Katarzyny Dauer, wiceprzewodniczącą Nowoczesnej, Nowoczesna, a po 7.40 Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów z Platformy Obywatelskiej. Komentatorzy dzisiaj to Grzegorz Struczyński, Gazeta Wyborcza, Michał Szumczyński, Rzeczpospolitej, dr Anna Madecka-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. U Mikołaja Lizuta w magazynie, a teraz na poważnie tuż po południu Dorota Budacz z partii Razem i Elżbieta Borowska z ruchu Kukiz 15 zapewne także. Wszystkie bieżące wydarzenia będzie Mikołaj ze swoim i Państwa gościem i komentował. Pierwsze śniadanie w toku. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Proszę dzwonić i oczywiście proszę do nas pisać. Co dalej z tą edukacją? Opowiedziałem Państwu, jacy goście dzisiaj w najbliższych godzinach na antenie Radia Tok FM. Oczywiście za kilka minut informacje kulturalne, po nich zapowiedzi tego, co dzisiaj w kraju na świecie, potem informacje gospodarcze i przegląd prasy obszerny. Mam nadzieję, kilkunastominutowy, taki wcześniejszy przegląd prasy już za chwilę na teatrowym profilu Radia Tok FM w wersji wideo w moim wykonaniu. Prawie 50 sekund. Wytrzymają Państwo na ślankach przez taki czas, mam nadzieję. Zachęcam do oglądania, do udostępniania, dalej wysyłania w świat. No i w związku z tym, że dzisiaj będziemy rozmawiali o szkole, o edukacji i z Państwem, i oczywiście z gościem, z panem profesorem Bogusławem Smolskim. Myślę, że dzisiaj sięgniemy po ten temat także w ilustracji muzycznej naszego programu. Dwa utwory na początek. Inaczej zaczynają kształtować. Ja myślę, że w tej chwili wraca to, co było też istotą literatury, początkiem jej, czyli literatura opowiadana, mówiona, wyrażana, taka robiona często na żywo. To są blogi, to są różne formy portali społecznościowych. No to Twitter jest właśnie taki szczególnie wymagający tego skrótu, a on jednak jest uważany za, bardziej niż Facebook, za to takie miejsce komentowania rzeczywistości przez różne znane postacie, prawda, które muszą w tym kilkuset, bodajże 140 znakach się zmieścić, prawda? Nawet prezydent, nowo wybrany prezydent amerykański Donald Trump, słyszałam, że się porozumiewa z narodem, nie wiem, ze światem właśnie na Twitterze. Tylko jedną rzecz chciałem dodać, że zwróćcie uwagę, że mamy recenzję wydarzeń twitterowych. To jest już, że po prostu, czy recenzję z memów dotyczących wydarzeń, że wydarzenie zostało opowiedziane przez memy i my komentujemy, jak ta debata wyglądała, memowa czy twitterowa. I często więcej wiem o tej debacie twitterowej niż o samym wydarzeniu, któremu ona była poświęcona. Tak. Ale proszę Państwa, zauważam pewną sprzeczność, bo szukamy skrótów, piszemy właśnie na Twitterze te 140 znaków, wysyłamy SMS-y, skracamy słowa. Te skrótowce są często okropne, chore i kaleczące język. No ale jest, przeniknęło to z mowy chyba młodzieżowej jednak do mowy już takiej bardziej dorosłych ludzi, czyli spieszy nam się, strasznie nam się spieszy, a jednocześnie, kiedy prosiłam moich studentów o wypowiedź 3-minutową, najkrótsza miała 15 minut, więc z jednej strony dążenie do skrótu, a z drugiej strony na jakaś logorea, nieumiejętność tego skondensowanego myślenia. Ja zresztą widzę to w książkach. Kiedyś kryminał miał 120-130 stron, pochłaniało się w godzinę, dwie, a w tej chwili kryminał mają 800-1000 stron. Jak to się stało, że gdzieś tu jest jakaś sprzeczność? Pani Anno, jako wydawca, jak pani to widzi? To znaczy, ja jak myślałam właśnie o tym naszym zamiłowaniu z jednej strony do skrótów, a z drugiej strony o
o trudności wyrażania się w takiej formie, to myślę sobie, że problemem jest dla nas to, że wyrażenie myśli w jednym, w dwóch zdaniach wymaga bardzo głębokiego przemyślenia. Musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy powiedzieć. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ niestety właśnie to tempo życia, o którym pani wspominała, a także ilość spraw, zadań, atrakcji, które nas otaczają, sprawia, że nam brakuje czasu na to, żeby nad czymś głębiej pomyśleć. I mamy problem z tym, żeby właśnie głębsze, poważniejsze rzeczy wyrażać w krótkiej formie, bo brakuje nam, jest zbyt powierzchownie po prostu podchodzimy do tematów. Myślę, że to jest podstawowy problem. Pytałam mojego syna, który ze swoimi znajomymi posługuje się tylko Facebookiem. Ja mówię, matko, dziecko, no rozmawiacie, no siedzi przy tym telefonie, prawda, cały czas, ale jest to tylko i wyłącznie słowo pisane. No ale jak chcecie coś sobie opowiedzieć, no to co macie, chce się wam tak pisać i pisać, więc okazuje się, że oni się posługują, właśnie skracają wyrazy, żeby jak najwięcej treści zawrzeć, a się nie namęczyć, prawda, no ale to myślę też nie oddaje do końca tego, to nie uniemożliwia głębszej rozmowy, głębszej komunikacji, więc to jest dosyć trudną rzeczą. A z drugiej strony myślę, że wie pani, to snucie takiej opowieści wielostronicowej, no one też są dosyć proste w pewnym sensie. To jest po prostu no, takie zajmowanie uwagi, przykuwanie uwagi. Oczywiście wiemy, że teraz te kryminały zmieniły bardzo swój charakter, prawda? Intryga kryminalna często jest tylko pretekstem, a ważniejsze są jest całe życie głównego bohatera, prawda? I dochodzą do tego różne inne wątki, czasami się jakieś tło społeczne pojawi, więc jakby tutaj jest tego wszystkiego więcej, ale też powiedzmy, ja nawet zastanawiam się właśnie, bo niby brakuje nam tego czasu, ale czytelnicy bardzo chętnie odbierają te grube księgi, które trzeba czytać, ale które zarazem są takie proste w treści. Grzegorz Sieczkowski tutaj znaczy, machnął ręką, że chciałby coś dodać. Ja tak chciałbym powiedzieć. Znaczy myślę, że duża część tych grubych, modnych książek to są po prostu zabiegi marketingowe, wpisane według schematów narzuconych przez agentów literackich. Mówię o literaturze, która jest tłumaczona, popularna. One są, mają bardzo stereotypowe właśnie rozwiązania narracyjne i myślę, że one są też, mają sprawiać wrażenie, że autor jest erudytą, a czytelnik, że jest intelektualistą. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to skrótowce były, są i będą. Kupiłem niedawno sobie zagubiony wcześniej słownik skrótowców z PRL-u. Co prawda całe życie będę pamiętał, co to jest SPHW, czyli Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego oraz kilkadziesiąt innych skrótów, które odczytuję, ale są skróty, których nie pamiętam i chętnie do nich wracam, bo się PRL-em też zajmuję. A myślę, że nam jest trudno poznawać po prostu i to ja się przyznaję, że czasami jestem bezradny widząc kolejne skróty i nawet nie mam czasami ochoty ich rozwiązywać, bo nie mam takiej potrzeby. Ale one rzeczywiście obowiązują i zaczynają wchodzić w jakby, to są skróty dotyczące pewnych zwrotów czy związków nawet czasami frazeologicznych. I są używane właśnie jako forma wyrażenia emocji czy puenty. Na tej samej zasadzie działają zresztą emotikony, które no jeszcze krótsza forma graficzna. Zastępują to, co kiedyś było puentą. Czy też ja, to jest najgorsze, bo czasami pisząc na Facebooku coś, co jest sarkazmem, muszę dać emotikon, albowiem obawiam się, że 90% tych, którzy mogą to przeczytać, będzie miał z tym problem. No, a teraz wracając do części historycznej, w ogóle do naszego bohatera, jakim jednak mimo wszystko jest Stanisław Jerzy Lec. Otóż czy po tych wszystkich memach, SMS-ach czy innych skrótowcach cokolwiek zostanie dla naszych potomnych? Bo wszak co mądrzejsze aforyzmy, co mądrzejsze maksymy, ba, rzymskie sentencje,
one przetrwały do dnia dzisiejszego. No oczywiście nie tak, żebyśmy z głowy je cytowali, ale one nie straciły swojej aktualności. Natomiast boję się, że to wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy, to z dnia dzisiejszego, bieżącego, że to są takie śmieci troszeczkę, że to nie przetrwa. Poza tym mamy coś, co także jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mianowicie myślę o przysłowiach, wszak mądrości ludowe to też jest forma jakaś krótka. I tak sobie myślę, wzięłam dzisiaj książkę, po którą sięgam od czasu do czasu. Książka pochodzi z XVII wieku. To jest mój ulubiony aforysta, książę La Rochefoucauld, Rozważania i uwagi moralne. Spojrzałam na to, znowu stwierdziłam, że jest to bardzo aktualne i porównałam z myślą nieuczesaną, jedną z myśli nieuczesanych, Leca. I okazuje się, że panowie właściwie mówią to samo. To samo oczywiście inną formą, w inny sposób, ale na przykład taka oto uwaga Leca. Głupota nie przekracza granic. Gdzie stąpnie, tam jej terytorium. A zaś Rochefoucauld niejako wtóruje. Nie ma głupców bardziej uprzykrzonych nad wykształconych głupców. No i proszę państwa, ciągle aktualne. No tak, to... Znaczy oczywiście problemy SMS-ów, memów, Twittera, tych problemem jest to, że one są doraźne, że one komentują aktualności, prawda? I oczywiście dla pokoleń będzie to, myślę, w ogóle nie do odczytania, bo przecież nie będą znali tego kontekstu. To nieraz dotyczy bardzo jakichś tam drobnych rzeczy, sposobu ubrania, czy jakiejś miny, prawda, którą jest do niefortunnego zdjęcia. No przecież to nikt nie będzie tego zgłębiał i tropił spośród naszych potomnych. Także myślę, że rzeczywiście no nie są to formy, które mają szansę przetrwać. W związku z tym no, nasza aforystyka musi chyba wrócić do tej formy, którą wspomniani przez panią panowie uprawiali, ponieważ no, tylko ona daje szansę na to, żeby istnieć dalej. Znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że te jednak zamiłowanie, to znaczy zamiłowanie, takie poczucie, że aforyzm, sentencja jest czymś wyjątkowym, istnieje, ponieważ no my wśród masy propozycji wydawniczych, jakie dostajemy, no przynajmniej dwie z aforyzmami były. Więc i też widziałam, że jest strona internetowa poświęcona aforyzmom. Znalazłam nawet wśród tych aforystów w większości nieżyjących polską autorkę, panią Agnieszkę Lisak, która uważam, że i poetkę jednocześnie, która rzeczywiście, myślę, że ma interesujące te aforyzmy, które trzymają poziom i są ciekawe. Zresztą powiem państwu, że jak przeglądałam te aforyzmy właśnie takich z różnych okresów, to jest i bardzo przez różne osoby pisane, to jest takie niezwykłe, jak właśnie czytając te aforyzmy od razu tak widać ich pewną filozofię życiową, podejście do życia, prawda? To jest takie i to tak nam pozwala, albo tak nam się robi ciepło na sercu, bo tak my też tak myślimy, to jest rzeczywiście takie nasze, no albo tak się troszkę jeżymy, nie? I tak byśmy podyskutowali, ale to jest wszystko niezwykle twórcze, jeżeli chodzi o odbiór. Znaczy ja myślę, że zawsze zadecyduje o tym odbiorca i to jest najwspanialsza rzecz, jaka jest w sztuce, w kulturze i tak dalej. Ja mogę podzielić się moim skromnym doświadczeniem tego autora, takiego bloga składającego się z mini felietoników i reportażyków. Widzę, że mam od kilku lat grupę wiernych czytelników, którzy w tym uczestniczą i z tego, co obserwuję, oni potrzebują opowieści nienarzucających się, dających im możliwość chwilowej refleksji, obserwacji z codzienności. Ja świadomie jestem apolityczny w tym, co robię, w związku z czym pozwala to im też, mimo różnych różnic moich odbiorców, pozwoli też jakieś, obserwuję też ich relacje na Facebooku, pozwala to im odbierać bez konieczności deklarowania się. Bo my weszliśmy też, i to jest największe zagrożenie w ogóle, jak widzę, cywilizacyjne, że jest potrzeba w tej chwili silnego deklarowania się w prawie we wszystkich sprawach. W związku z czym wypowiedzenie prostej myśli może oznaczać bójkę. Czy nawet obserwację. Wywołać bójkę. To może obserwacja, która kiedyś nawet nie była groźna.
Więc ten, z drugiej strony wydaje mi się, że jakże to zawsze się plewy, że tak powiem, w każdej twórczości odchodzą. Pojawią się rzeczy moim zdaniem ciekawe, kiedy to zobaczymy. Być może już są, tylko my ich na przykład nie dostrzegamy w tej masie zjawisk. Być może dopiero sztuka ma coś tak cudownego, że potrafi przetrwać stulecia i być odkryta. Wielu pisarzy naszych w ten sposób wspaniałych odkrywaliśmy nawet po ich śmierci długo. Kolejna myśl Leca, którą zanotowałam, bo jest a propos tego, o czym mówisz, Grzegorzu. Pisarz, który się nie pogłębia, utrzymuje się zawsze na powierzchni. Ja myślę, że to w ogóle dotyczy ogółu ludzkiego. Pani Joanna Górecka. No nie, no oczywiście, że tak, że... Znaczy ja myślę, że bardzo cenni są pisarze, którzy potrafią pisać zwięźle i przede wszystkim, którzy potrafią pisać między wierszami. I tu mamy taką refleksję dotyczącą jednego z naszych autorów, czyli Donna DeLillo, wybitny amerykański pisarz. I bardzo charakterystyczne jest to, że on swoje pierwsze powieści w pierwszych latach pisał dosyć grube, takie około 300 stron. Natomiast zdecydowanie w ostatnim czasie to wszystko, co wydaje, jest naprawdę 100 stron, 120, nie więcej. Natomiast ja przy lekturze mam takie poczucie, że gdyby... Pamiętam, że właśnie niedawno, jak chyba punkt Omega zamykałam, to pomyślałam, jakby napisał jeszcze strony więcej, to bym chyba nie wytrzymała. Po prostu napięcie, jakie ta książka ze sobą niesie i kulminacja zakończenia, bynajmniej nie kryminalnego, jest taka, że rzeczywiście czytelnik no, już z trudem więcej może znieść. No i to jest moim zdaniem właśnie mistrzostwo. Pamiętam tę książkę i pamiętam zakończenie, jej początek i zakończenie, bo pojawia się tam z kolei rozwleczenie psychozy. Amerykański artysta zrobił psychozę Hitchcocka, rozciągnął do 24 godzin, więc jest przeciwny zabieg, ale on też... też ma swój sens oczywiście. Proszę Państwa, prosiłam o wybór no takiego, nie wiem, czy można mieć ulubioną złotą myśl, czy można mieć ulubioną myśl nieuczesaną, ale spróbujmy jakąś taką myślą błysnąć. Grzesiu, widzę, że otworzyłeś. Słuchaj, jak ci mówiłem, przygotowałem się, ale podnosząc książkę w domu przed wyjściem, wysypały mi się wszystkie zakłady. Na szczęście twórczość Leca jest tak świetna, że nie, to też jest swoją drogą, puentą dobrą do naszej rozmowy. O pewnym rodaku, ach z pańskiej głowy bije swojska woń, czysta, prawdziwa ode Bologna. A to nawet rymowane, to już jest wyższa filozofia. A pani Anno, czy ma pani coś uczesanego, nieuczesanego? Tak, mam. I oczywiście to są szalenie takie, myślę, te wybory subiektywne i chwilowe, bo to jest tak takie bogactwo jest tych treści, że każdego dnia można wybierać inne. Natomiast ja sobie wybrałam takie kilka i każdy jest jakby... pokazuje tą różnorodność jego. Czyli na przykład no, takie o filozofii życiowej to już były, to nie będę ich powtarzać, ale na przykład jest taki. Należy żyć przez kalkę, by w razie zniknięcia mieć dowód istnienia. I to jest właśnie taki charakterystyczny, niejednoznaczny Lec, gdzie ten sens nie narzuca się od razu, prawda? I wcale nie jest oczywiste, co tak naprawdę autor miał na myśli. Tak. I takich myśli nieuczesanych u Leca jest sporo i one są wspaniałe, a drugi, który mi się też ogromnie podobał, Przetarci przez sita snów. O, też piękne. To jest poezja, nie? To jest już poezja, to już jest prawie haiku. Muszę niestety już zakończyć nasze spotkanie. Moimi gośćmi była pani Joanna Górecka, wydawca Noir Cyr Blanc. Dzięki niej pojawiły się Barwy, czyli pierwszy tomik poetycki Stanisława Jerzego Leca, reprint, polecam Państwu. Grzegorz Sieczkowski, historyk, felietonista, publicysta, także operujący skrótową formą. No i ja się z Państwem żegnam, Monika Małkowska. Do widzenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata naszego. Nie! Nie!
sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Odpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Trwa akcja ratunkowa w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku wstrząsu, do którego doszło wczoraj wieczorem, zginęło dwóch górników, a sześciu jest jeszcze pod ziemią. Do wstrząsu doszło wczoraj po 21.00. W jego zasięgu było około 30 osób. 20 doznało obrażeń, w większości lekkich. 3 osoby trafiły do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W akcji poszukiwawczej ratunkowej pod ziemią bierze udział 9 zastępów ratowniczych. W Sejmie w nocy odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o zgromadzeniach autorstwa posłów PiS. Wprowadza on m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Przewiduje, że gmina będzie wydawała decyzję o zakazie innego zgromadzenia, jeżeli miałoby się odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. W projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Kluby PO i Nowoczesnej zgłosiły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw jest także PSL i Kukiz 15. Z kolei PiS przekonuje, że projekt zwiększa swobody obywatelskie. Ratownicy znaleźli czarne skrzynki z kabiny pilotów samolotu, który rozbił się w górach Kolumbii. Urzędnicy nie podali, jak długo potrwa analiza ich zawartości. Z wraku samolotu udało się uratować 6 osób, ale jedna z nich zmarła w drodze do szpitala. Łącznie zginęło 71 osób, na pokładzie było 77 pasażerów, w tym piłkarze brazylijskiego klubu Chapecoense Real. Wiadomo, że trójka z grupy piłkarzy znajduje się wśród uratowanych. Maszyna rozbiła się niedaleko Medellin. Przyczyny katastrofy na górzystym terenie niedaleko miasta nie są znane. Wiadomo jedynie, że warunki atmosferyczne były niekorzystne. 13 osób zginęło w pożarze internatu w mieście Adana na południu Turcji. Wśród ofiar jest co najmniej 11 uczennic i jedna opiekunka. Ranne zostały też 22 uczennice, które przewieziono do szpitala. Wyskoczyły one w panice z okien budynku, kiedy stanął on w płomieniach. Na miejsce tragedii udali się przedstawiciele tureckiego rządu. Na razie przyczyny wybuchu pożaru są nieznane. Internat zamieszkiwały dzieci z ubogich rodzin z okolicznych wiosek, w których nie było szkół. Byli to uczniowie szkół średnich. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Coraz mniej osób kultywuje tradycje wróżb andrzejkowych. Przed laty Wigilia Świętego Andrzeja gromadziła panny, które próbowały poznać swoją przyszłość. Wróżby miały charakter wyłącznie matrymonialny i traktowano je bardzo poważnie. Współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę. Pytani przez nas białostoczczanie przyznają jednak, że coraz częściej zupełnie zapominają o tej tradycji. Jak byłam trochę młodsza, to się jakoś bardziej świętowało te wróżby. Było tego więcej na pewno i w szkołach, i w domu. Nie ma czasu. Nie wiem, nie obchodzę Andrzejek, szczerze mówiąc. No jak byłam mała, tak. Przelewanie wosku przez klucz, wbijanie szpilki tam w serduszko z imionami. No to w szkołach to się bardziej praktykowało, tak, ale w domu to nie. Ja nawet zapomniałam, że są Andrzejki. Zdaniem etnografa Artura Gafła, dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, to efekt zmiany stylu życia. Coraz większą rolę odgrywają media. Na tym się skupiamy. Młodzi ludzie nie potrzebują nawet fizycznie się spotkać, żeby wymienić jakieś opinie między sobą czy porozmawiać. To się będzie pogłębiało. Te nasze elektroniczne media coraz bardziej wciągają nas w ten wirtualny świat. I nie zastanawiamy się nawet nad tym przez krótką chwilę, jak wiele tracimy. Wieczory andrzejkowe, do niedawna popularna tradycja, zdaniem etnografów schowa się w skansenie. Zamiast w domach, coraz częściej pielęgnowana będzie w szkołach i muzeach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5.34. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w powiększeniu, a dziś moim Państwa gościem jest Tendry Nagorski, jedna z legend amerykańskiego dziennikarstwa, wieloletni dziennikarz amerykańskiego Newsweeka i korespondent tej gazety w Warszawie, Berlinie, Moskwie, Rzymie czy Hongkongu. Obecnie autor książek. Najnowsza nosi tytuł Łowcy nazistów. To prawda, że zainteresował się Pan tymi, którzy ścigali po II wojnie światowej nazistowskich zbrodniarzy już jako dziecko? Tak, tak. Ja zawsze... Dla mnie było fascynujące, jak zawsze pamiętam, takie momenty w historii, nawet jako młody chłopak, ja musiałem coś słyszeć o tej Majchmanie, jak złapali go w 60 roku. I już nie pamiętam, ile czytałem o tym, czy ile zauważyłem, ale zawsze pamiętam taki moment, jak z moim ojcem byliśmy w takim miejscu, gdzie można było kupić hamburgera i był taki długi kontuar i się popatrzyłem tak na takiego starszego pana po drugim końcu tego kontuaru i mówię do mojego ojca, ja myślę, że to może jest Hitler. Który się ukrywa. Się ukrywa, więc widać było, weszło w głowie, że oni się wszędzie ukrywają i kto wie, kto jeszcze żyje. Ale i potem oczywiście były różne filmy, powieści na ten temat, ale więc... Z jednej strony jest tak, a to są różne legendy, które i chciałem wybadać tą mitologię, co jest prawda, co nie jest prawda o tym. A z drugiej strony, jako korespondent w Europie, to spotkałem wiele tych ludzi, powiedzmy Szymon Wiesenthala w Wiedniu dobrze znałem, spotykaliśmy się często, zresztą często rozmawialiśmy po polsku, pomimo tego oczywiście on mówił po niemiecku i po angielsku. I widziałem te konflikty też na tle tego, kto naprawdę powinien ponieść jakąś winę, mieszkając w Niemczech, jak Niemcy sobie radzą z tą przeszłością, co oni przyjęli do świadomości, co nie przyjęli. Więc tu jest psychologia tych zbrodniarzy, co jest zawsze trudno zrozumieć. I dałem sobie sprawę, że to jest taki moment, kiedy ta aktywna faza poszukiwania zbrodniarzy się kończy. Bo ci zbrodniarze, jeśli żyją, to mają 90 kilka lat. Tak, tak. 71 lat po wojnie. To oczywiście my widzieliśmy nawet w tym roku jeszcze parę tych spraw sądowych w Niemczech, strażników Oświęcimia, po 90 parę lat. Więc myślałem, że to jest dobry moment, żeby to opowiedzieć, tą historię od początku, od właśnie Norembergu, procesów norymberskich do dzisiejszych, do tych ostatnich spraw i postarać się popatrzeć się specjalnie, kto byli ci ludzie, którzy popychali tą sprawę, którzy chcieli jakąś sprawiedliwość, o co im chodziło i co z tego wynikło. I to była szansa i znalazłem niesłychanie ciekawych ludzi, których jeszcze nie... Różnych ludzi, których nie spotkałem przedtem. Czy to najmłodszy amerykański prokurator, który był w Norymberdze, czy jeszcze znalazłem dwóch głównych agentów Mossad, którzy w Tel Awiwie, którzy prowadzili tą całą akcję przeciwko Eichmannowi i bardziej współczesnych takich ludzi, którzy później byli bardzo aktywni, jak Beata Serge Klarsfeld w Niemczech i we Francji, więc I nawet dowiedziałem się dużo o bardzo ciekawej postaci tu w Polsce, Jan Zen, który był sędzia śledczy po wojnie, który wybadał te całe sprawy oświęcimskie. On był ten, który pracował, żeby zdobyć całe historię Auschwitz i jak Rudolf Hess, który on przesłuchiwał, i potem oczywiście skarali go na śmierć, ale jak z nim pracował, żeby wydobyć tą całą historię. Pod koniec wojny ludzie nie rozumieli mechanizmu tego, co się stało. Że to nie było tylko zwykłe zbrodnie. To było zorganizowane masowe zabicie i specjalne Holokaust. To było coś bezprecedensowe.
Wspomniał pan Adolfa Eichmanna, jego wytropienie w Ameryce Południowej, potem uprowadzenie przez agentów Mossadu, przewiezienie go do Izraela, tam proces głośny, relacjonowany, transmitowany niemalże, wreszcie wykonanie wyroku. To była bardzo głośna sprawa, bo i postać Adolfa Eichmanna, nazwanego księgowym Holokaustu, to jest rzeczywiście jeden z najwyższych rangą nazistów, którzy uniknęli tej sprawiedliwości po wojnie. Ale wiele tych spraw to były sprawy dotyczące ludzi tak naprawdę w gruncie rzeczy anonimowych, co nie znaczy, że niewinnych. Tak, tak. I jedna rzecz z powodu sprawy Eichmanna i też wiadomo było, że Joseph Mengele też uciekł do południowej Ameryki, Klaus Barbie, tacy niektórzy znani zbrodniarzy. To czasami się wydaje, że wszyscy ci zbrodniarze uciekli tam. To nieprawda. Większość ludzi wrócili do swoich miast, często do tych samych domów, posad i powiedzmy Beate Klarsby, która sama jest Niemka, która się zrobiła taka bardzo bojowa w tych sprawach, powiedziała raz, jak ona jest mężem, który jest Francuzem, ona jest chrześcijanka, on jest Żydem i jego ojciec jego ojca wywieźli ze Francji do Auschwitz, gdzie zginął. To oni specjalnie szukali ludzi, którzy byli odpowiedzialni za deportację Żydów z Francji. I ona powiedziała, to jest mit, że trzeba ich szukać gdzieś w dżungli w południowej Ameryce, tylko trzeba pójść, powiedzmy, tu akurat widzieli, że ci ludzie przed wojną mieszkali w okolicy kolonii. To sprawdziłem na informacji, czy w książce telefonicznej w kolonii i znalazłem tych ludzi. I tak rzeczywiście się stało. I zapukali do drzwi, i zaczęli prowadzić kampanię, żeby tych głównych SS-menów, którzy byli odpowiedzialni za deportację francuskich Żydów, żeby jakoś ich doprowadzić, żeby była sprawa sądowa, żeby pokazać, co oni zrobili, jak to zrobili i długoletnią kampanię udało im się to. W Polsce głośna sprawa była Johna Dymianiuka, czy też Iwana Dymianiuka, tak. Pochodzącego z Ukrainy, strażnika w obozie w Sobiborze, który potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i żył pod imieniem John Dymianiuk. To głośny proces też człowieka, który na sali sądowej pojawiał się już właściwie leżąc, bo był tak słaby. Ale to ważne, żeby ścigać tych ludzi, choćby symbolicznie do samego końca. Ja myślę, że ważne, ale wrócę do tego za chwilę. Ale Dymianiuk to jest też długa historia, bo najpierw myśleli, że on był innym strażnikiem w Treblince, były różne pomyłki na początku i ludzie wtedy twierdzili, to jest bardzo... Nie powinno się tego robić, ale w końcu ustalili dokładnie, kim on był i jaką on miał rolę. I ta sprawa, która w końcu była zdecydowana w Niemczech, bo w końcu wrócił do Niemiec i on tak wydawał, przychodził taki, wyglądał półmartwy, ale oprócz tego potem były kamery, które go złapali blisko jego domu, jak sobie chodził spokojnie, więc tu trochę było to... żeby pokazać to, ale mnie się o to i mnie się wydaje właśnie, ludzie się pytają, dlaczego w ogóle się zająć takimi ludźmi, którzy powiedzmy byli strażnikami w Sobiborze czy w Auschwitz. I myślę, że tu są dwie odpowiedzi. Jedno, to jeżeli powiedzmy byłoby taka sytuacja, że panu rodzinę zabili, jakaś ganga, powiedzmy. Nie mówmy o okupacji, ale wiadomo było, z jakichś zupełnie nie podobało im się coś o pana rodziny, zabili ich wszystkich, chodzili i zabijali pewne rodziny w pana mieście i powiedzmy 70 lat czy 50 lat potem pan widzi, że z jednych tych morderców chodzi i sobie spokojnie chodzi po tym miasteczku. To ja myślę, że pan, czy ja, byśmy nie mieli taką reakcję, jaki miły starszy pan, a dlaczego on przeżył sobie spokojne życie? Przynajmniej, żeby tego człowieka osądzić, to ofiarą to jest, się jest winnym i jest pewna tu, żeby pokazać, przypomnieć ludziom, co się stało i jak to się stało. Ci ludzie, którzy będą... są teraz skazani w tych ostatnich latach, pewno nie spędzą nic czasu w więzieniu, bo będą różne apele, pewno do śmierci,
będą mieszkać w swoich mieszkaniach, ale jest ważne, że jest jakaś lekcja i sprawiedliwości, i tak jak mówię, moralna, i właśnie się coś dla tych ofiar robi w końcu tego po tyle czasu. Przypomniała mi się sprawa, kiedy mówił pan o tym, że część tych zbrodniarzy żyła potem pod własnymi nazwiskami, często w miejscach, w których żyli też wcześniej, albo przeprowadzali się nieznacznie, nie uciekali na inny kontynent, zostawali w Europie. Byłem w ubiegłym roku w miasteczku Westerland na wyspie Sylt, na Morzu Północnym niemieckim, którego burmistrzem przez wiele lat był człowiek, który odpowiadał za mordowanie cywilów na warszawskiej Woli podczas powstania warszawskiego. On potem był burmistrzem, zresztą chwalonym, skutecznym, który ten kurort Westerland rzeczywiście wyremontował, odbudował, sprawił, że to było najpopularniejsze miejsce wypoczynku Niemców nad Morzem Północnym. Dopiero w latach 70. on odszedł, kiedy do ludzi dotarło, kim tak naprawdę był w czasie wojny. No, dziś tam na tym ratuszu wisi tablica, na której jest napisane, kim on rzeczywiście był, co zrobił w czasie wojny. I ludzie z tego miasteczka, mnie czy innych polskich dziennikarzy, którzy tam jeździli, prosili o wybaczenie. Ludzie, którzy często przyjechali do tego miasteczka potem, już w latach 70., ale rzeczywiście były nawet i takie przypadki. Tak, tak, były. I to, i w tym jest właśnie dla mnie też ta fascynacja z tymi ludźmi, których opisuję w mojej książce, bo była sytuacja, że od razu po wojnie były te procesy norymberskie, były w Dachau, a amerykańskie wojsko przeprowadziło różne procesy. Były też procesy i szybkie skazanie w Polsce, więc był taki pierwszy impuls, żeby pierwszy raz po wojnie właściwie, nie tak po, zawsze po wojnach przedtem zwycięstwo może zabijał wrogów, ukarał ich, ale motywem była zemsta. Zemsta i koniec, i potem się dalej szło. A tu było przemyślane i była decyzja wielkich państw, żeby jednak były procesy, żeby się coś nauczyć z tej historii, bo prezydent Truman powiedział w pewnym momencie, że Norymberg był potrzebny, żeby ludzie nigdy nie mogli zaprzeczyć później, co się stało. I żeby ci, którzy są oskarżeni, nawet mieli swoich obrońców, mieli swoich adwokatów, co było bezprecedensowe. Ale potem bardzo szybko się zaczęła zimna wojna, był konflikt niesłychany i wszystkie państwa stracili zainteresowanie w tym, bo chcieli naukowców niemieckich, chcieli, żeby zachodnie Niemcy były po stronie NATO, wschodnie Niemcy po stronie Warszawskiego Paktu i tak, więc w jednej i drugiej części było i było przed wojną mniej więcej 8 milionów członków partii nazistowskiej, więc było niemożliwe to wszystko wyeliminować. I zaczęła się taka polityka amnezji historycznej. I ci ludzie, o których ja piszę, to naprawdę walczyli z tą amnezją. Czy oni mieli stanowiska oficjalne, czy jako tacy wolni strzelcy, powiedzmy jak Wiesenthal, Tuvia Friedman, Klarsfeld, inni, albo taki Fritz Bauer, który był niesłychanie ciekawym sędzią, prokuratorem w Niemczech, który miał sam żydowskie pochodzenie i musiał uciekać podczas III Rzeszy i wrócił. I on był, powiedzmy, ten, który przekazał kluczową informację Izraelowi, nie swoim żonom, gdzie jest Eichmann, co było bardzo odważne, bo jakby to wyszło, to oczywiście on by był spalony całkowicie. Ale z drugiej strony wydaje mi się też, trzeba chyba o tym pamiętać, że Niemcy, jak mało który naród odpowiedzialny za jakieś zbrodnie w historii, rzeczywiście od 70 lat posypują głowy popiołem. Kolejne pokolenia to robią. Pan opisuje m.in. Niklasa Franka, to syn Hansa Franka, generalnego gubernatora w czasie II wojny światowej, który rezydował na krakowskim Wawelu. Niklas Frank miał 7 lat, kiedy jego ojca skazywano na śmierć przez powieszenie za zbrodnie wojenne. Mimo to on był aresztowanie Józefa Pniera, byłego senatora Platformy Obywatelskiej. Jako dziennikarz, CBA, w poniedziałek, mniej więcej o 4 rano, gdzieś trudno być zaskoczony, proszę.
wywiady, ale człowiek się przygotowuje. To się gotowuje, wie się do mniej więcej, ale tu był zatrzymany za łapówki. Nie, to jest pan sam, był urodzony w 1939 roku, tak więc tak jak pan mówi, ja, jak jego ojciec był wstrzymany na śmiercionym terenie, to miał 7 lat. I on już wiedział, że jego ojciec zaraz będzie powieszony. I matka go zaprowadza na ostatnią wizytę ojca i mówi, spodziewałam się, czy on coś powie, czy może nie staraj się prowadzić inne życie niż ja, żeby lepszy wybór robić, żeby być jakoś kierowany w poniedziałek wcześnie rano. A zamiast tego ten ojciec, pan Frank, udawał, że wszystko jest w porządku, nawet nie powiedział, że to jest ostatnie spotkanie. I właśnie Nicholas Frank powiedział mi potem, ja jestem taki typowy zachodni, europejski, postępowy człowiek, uważam, że kara śmierci nie powinna być, ale w tym powiennym wypadku było usprawiedliwiony w wypadku mojego ojca. Baczyński. Jeszcze jest, kilka osób zostało zatrzymanych, to są przedstawiciele różnego rodzaju biznesu z Dolnego Śląska. Chodzi o rzekome pozyskanie pieniędzy na kampanię. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to i co nasi ojcowie, czy dziadę, zrobili podczas wojny, ale miał żądać pieniędzy od osób, które senator miał podejmować interwencji. W polskim wojsku, w rozmowach, które CBA ma roku, a jego właśnie asystent tłumaczy, że potrzebuje pieniędzy na kampanię senatora i na pomoc. Ja nie byłem odpowiedzialny za to, on nie był odpowiedzialny, ale jednak to nie wiemy na razie, ale postępowanie, koncentruje się jednak, czy sam senator tych, miał ścigani, faktycznie tak, którzy uciekali, uczestniczyć w procederze, czy tylko tak się nim zasłaniał jego asystent. Dlatego też nie pozwolę sobie nie